mesh mais... którą jest bardzo ciężko zrozumieć, że za tą decyzją, jakakolwiek ona nie jest, tam jest nowy świat. Czym jest dla mnie dobre życie? Elementem dobrego życia jest posiadanie czy realizowanie pracy, w którą się wierzy. Drugi element a lekka dusza, albo jak niektórzy by powiedzieli peace of mind, czyli ten po prostu spokój. I trzeci element, który wydaje mi się składa się na dobre życie, to równowaga. Jak pytasz się jakąś pewną radę uniwersalną, no to na pewno chciałbym pomóc temu człowiekowi, żeby się wsłuchał w siebie i odkrył w sobie to, co świat jakby przygłusza. Odkrył to, na czym jemu naprawdę zależy. Witam Was bardzo serdecznie w podcaście Szlak Trafił. Będziemy mówić o tym, jak w życiu trafić na właściwy szlak. Ja nazywam się Sergiusz Trzeciak i gościmy dzisiaj profesora Cezarego Wójcika, mojego też serdecznego kolegę, Osobę, którą znam od wielu, wielu lat, ale osobę wyjątkową. Dlaczego? Dlatego, że stworzyłeś coś, co jest unikalne w skali nie tylko polskiej, ale myślę, że światowej Leadership Academy for Poland. Unikalny projekt liderstwa w skali, można powiedzieć, światowej. I jakby pierwsze pytanie, oprócz może oprócz lapu, jeszcze może warto dodać, że jesteś profesorem szkoły głównej handlowej. Masz spory dorobek również akademicki, byłeś chyba dwukrotnym stypendystą Uniwersytetu w Harvardzie, też tam kończyłeś różne pro programy. Masz również doświadczenie pracy w Narodowym Banku Polskim. Także tych doświadczeń i zawodowych, no, i, i również takich związanych z tworzeniem nowych instytucji masz sporo. Może jeszcze dodajmy jedno bardzo ciekawe doświadczenie. Można powiedzieć, że próbowałeś zreformować Polską Akademię Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, prawda? Że To też jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. Także tych doświadczeń jest bardzo wiele i ja bym chciał zacząć od fundamentalnego pytania. Po co ty to wszystko robisz? Po co ci to, Czarku? A, dobre pytanie. Ja, ja bym chciał sprawiać, żeby świat stawał się lepszy i żeby... Ten świat najbliższy, czyli też Polska, po prostu, żeby sprawiała się, stawała się lepsza, i jeśli sobie pomyślę o takiej jakiejś czerwonej linii, która gdzieś łączy różne moje aktywności, to właśnie to jest to. To znaczy, ja cały czas jakoś jestem, mam w sobie taki idealizm. Ale nie boisz się takiej gładki, że jesteś po prostu niepoprawnym idealistą, bujasz w, w obłokach, świat jest zupełnie inny. E, także takie nie, 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 nie spotykacie coś takiego? Nie, nie, nie obawiasz się tego w ogóle? Nie, w ogóle się tego nie obawiam nie spotyka mnie to, także dlatego, że mi się bardzo dużo, wiele rzeczy udało zrobić, mm -hmm. więc jestem z jednej strony idealistą, a z drugiej strony taką osobą, która twardo chodzi po ziemi i potrafi e, tworzyć e, rzeczy, które nie istniały, które gdzieś pojawiły się w mojej głowie, w mojej wyobraźni, w moim sercu i, i które później e, e, znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, więc zupełnie się tego nie boję. Mm -hmm. Wiem, że chcesz zadać kolejne pytanie. A po drugie, nawet gdyby mi się e, to nie udawało, e, może w takim stopniu jak mi się udało, e, to i tak wydaje mi się, że po prostu mi się tak dobrze żyje. Mhm. A pamiętam zawsze Twoje motto, bo znamy się już w dobrych kilkanaście lat chyba. I, I to mi zawsze uderzało u ciebie, właśnie ten idealizm, ale jednocześnie taka konsekwencja i skuteczność w dążeniu do, do celu. Ja pamiętam, była taka inicjatywa związana z twoim projektem, jeszcze w szkole głównej handlowej, i mot do tego projektu to było, że Polska, chcesz, żeby Polska była pięknym i mądrym krajem, bodajże tak to brzmiało. Czy czujesz się w takim razie patriotą, czy to jest jakieś, jakaś forma patriotyzmu? Co ciebie tak naprawdę, bo chcesz, żeby Polska była mądrym i pięknym krajem, ale co, co to oznacza dla ciebie? Tak, jak najbardziej czuję się patriotą. To nie jest oczywiście taka łatka, którą gdzieś noszę na zewnątrz siebie, natomiast czuję się takim zaangażowanym obywatelem, Polakiem, który stara się na tyle, ile to jest możliwe. W moim zakresie poprawiać, upiększać tą, rzeczywis tą rzeczywistość, która jest wokół mnie. I poprzez to, że tą rzeczywistość wokół mnie poprawiam, zdaję sobie sprawę z tego, że zmieniam Polskę, a poprzez Polskę zmieniam po prostu świat. I to nie jest taki patriotyzm zamknięty, czyli Polska tylko dla Polski, Polska tylko dla Polaków, tylko to jest taki patriotyzm, który po prostu wynika ze zrozumienia, że Polska jest cząstką całego świata i zmieniając coś tu na dobre, ja zmieniam też świat. Zdaję sobie sprawę też z tego, że gdybym był Francuzem, gdybym był Niemcem, to być może nie założyłbym Leadership of Academy for Poland, tylko założyłbym Leadership of Academy for Germany albo Leadership of Academy for France. I w tym sensie byłbym tym samym człowiekiem, nawet jeśli miałbym inną narodowość. A co to znaczy zmienić właśnie na lepsze? Tak? Bo to jak ty definiujesz to, to lepsze? To jest bardzo dobre pytanie i to jest wcale nie łatwe pytanie, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, czym jest dobro. Czym jest dobro w takim razie? I nie mam jasnej odpowiedzi tutaj, muszę powiedzieć. Próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie wielokrotnie, i cały czas sobie zadaję to pytanie. I podążam za pewną intuicją, którą mam w sobie po prostu, to znaczy za, za, za taką intuicją w sercu, która mi generalnie podpowiada, żeby po pierwsze nie krzywdzić. Hmm. Nikogo, żeby tworzyć inicjatywy, które raczej sprawiają, że ludzie, którzy są dotknięci przez te inicjatywy albo są, stają się częścią tych inicjatyw, żeby stawali się po prostu lepszymi ludźmi i, i, i żeby być też uczciwym w tym wszystkim wobec siebie i wobec ludzi wokół. Ja, ja, ja generalnie jestem bardzo taki, czuję się bardzo szczęśliwy w życiu i, i częścią tego szczęścia, które Noszę w sobie jakiegoś takiego spełnienia, jest coś, co nazywam taką lekkością duszy. Mhm. E, mianowicie, ja się czuję po prostu e, uczciwy, bardzo i mhm. e, w tym, co robię, w tym, jakie mam interakcje z ludźmi. To nie znaczy, że ja nie popełniam błędów, to nie znaczy, że ja. Nie, nie, gdzieś tam nie schodzę gdzieś na manowce, ale mam w sobie też taką autokorekcję, to znaczy jestem bardzo wyczulony na to, jeśli gdzieś popełnię błąd, albo gdzieś robię coś, co moim zdaniem może być nieszczere w jakimś stopniu, to staram się po prostu to bardzo szybko korektować. Mhm. I mam taką lekką duszę. I poza innymi rzeczami, które gdzieś sprawiają mi przyjemność w życiu, to, to to wydaje mi się jest po prostu największym darem, który mam w sobie. To jest bardzo ważny wątek, dlatego że często ludzi, którzy osiągają sukces, Kojarzymy z ludźmi wypalonymi, których który na pewno to się odbija na związkach osobistych, rodzinie. Często to są już jakby kolejne, trzecia, czwarta, mąż, żona. A ty mówisz o tej lekkości, o spełnieniu, o szczęściu, pomimo, czyli szczęście można łączyć z sukcesem, tak? Jak najbardziej. A może Jak to jest tak, że miarą prawdziwego sukcesu jest właśnie osiągnięcie tego, Szczęścia i dążymy, każdy z nas dąży do tego poczucia spełnienia. Tak, jeżeli ktoś jest oczywiście bardziej świadomy, jeżeli wychodzimy, wchodzimy na te kolejne szczeble piramidy Meslowa, a myślę, że tutaj i widzowie, i słuchacze tego kanału właśnie mają taką potrzebę cały czas jakby wchodzenia coraz wyżej, coraz większej samoświadomości w tym, co robimy, ale poruszałeś bardzo ważny wątek, bo myślę, że większość osób. Chcą osiągnąć sukces zawodowe, ale jednocześnie chcą się czuć spełnieni i szczęśliwi. Jak ty to robisz? Oh, nie mam ma łatwej odpowiedzi na to, I w jaki sposób mi się udało. z jednej strony mam poczucie, że to jest wynik mojej, mojej pracy, mojej pracowitości też, mojej zdolności do stawiania sobie celów i bycia konsekwentnym w realizacji tych celów. Ale też jednocześnie mam takie przekonanie, że to wynika z, z pewnego szczęścia. E, czasami takiego losu, który gdzieś tam e, w, e, mi pomaga, ale też wielu ludzi wokół, którzy mi pomagali. E, to też jest bardzo taki ciekawy wątek w moim życiu, bo ja na przykład mam taki bardzo pozytywny e, stosunek do rzeczywistości. E, często spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że ludzie są źli, albo że e, wszędzie panuje kolesiostwo. Że Ufasz ludzie, ludziom? E, jak najbardziej, zdecydowanie. Nie wyobrażam sobie życia bez ufania ludziom. I, i A nie miałeś takich doświadczeń, że za, ludzie nadwyrężali Twojego zaufania, zawiodłeś się na kimś bardzo mocno. Nie zapłaciłeś ceny za, to, za ten duży kredyt zaufania? Zdecydowanie. Zdarzyło mi się kilkakrotnie i to było bardzo, bardzo bolesne. W, I to było w momentach, w których byłem niezwykle zaangażowany, wkładam ogromną pracę. Były takie momenty w, w moim życiu przy różnych projektach gdzie pracowałem po 12, 13, 14 godzin na dobę, a może nawet więcej, bo cały czas o nich myślałem. I przychodziły takie momenty, kiedy ktoś postąpił wobec mnie nielojalnie, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli takie Dobre oczekiwanie. Dobrem w, w słowa znaczeniu to znaczy oczekiwania lojalności wobec, od, od drugiego człowieka, mhm. w tym sensie, że on po prostu nie, nie skrzywdził, nie, nie, nie postąpił nieuczciwie. I zdarzało mi się zdarzyło mi się kilkukrotnie. I oczywiście to były bolesne momenty. Mam dwa chyba takie przypadki, gdzie moje relacje jakby one są jakby zakończone i nie szukam przynajmniej na razie jakiejś, jakiejś naprawy. Ale to cały czas jakby ja zakończyłem tak naprawdę z, z pewnego z pewnego rodzaju zrozumieniem o tym, że to jest po prostu. Mechanizm ludzki, czyli to nie jest indywidualna cecha jakiegoś jednego człowieka, tylko to jest po prostu pewien mechanizm ludzki, który może się ujawnić w każdym człowieku, także we mnie, w pewnych okolicznościach i to My. zrozumienie pomaga mi nie nosić tej urazy cały czas. My. Po prostu w jakimś mierze rozumiem to jest jakby część natury człowieka, część tego świata, w którym jestem, część jego sposobu funkcjonowania i w związku z tym nie ma się co na to obrażać, tylko po prostu zrozumieć, starać się ewentualnie pamiętać o tym w przyszłości, żeby nie wystawiać się na taką sytuację. Tak nauczyć no, się na pewno na własnych Tam. błędach. Natomiast myślę, że to poruszałeś też ważny wątek, bo noszenie urazy tak naprawdę jest mechanizmem autodestrukcyjnym. To w gruncie rzeczy nam bardziej szkodzi, prawda? Bo to się odbija na, na nas. My cały czas myślimy o tym, że ktoś nas skrzywdził, ktoś nam zrobił coś złego i, i to tak naprawdę karzemy się podwójnie, tak? bo to jeszcze dodatkowo nas obciąża. Zde zdecydowanie akurat wakacje. Przebaczenie wróci. jest bardzo ważne w życiu, żeby jakby był ten akt przebaczenia, inaczej nosząc sobie jakieś, jakieś, jakąś złą, czy, czy w skrajnych sytuacjach nienawiść, chęć, zemsty. To jest jakby mechanizm bardzo autodestrukcyjny. Zdecydowanie tak I, i podczas wakacji wróciłem do lektury boskiej komedii Dantego i to jest jeden z grzechów. I grzechów rozumianego, ja rozumiem w ten sposób, że tak naprawdę to jest, to jest uczucie, pewnego rodzaju emocja, która w człowieku jest, która działa przeciwko niemu. Mm -hmm. e, bo, tak. bo życie z takim sercem, w którym cały czas się nosi urazy, albo ma się chęć zemsty, to po prostu nie jest dobre życie, e, dlatego że energię naszą życiową nie, 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 nie transformujemy w konstruktywne działanie e, i w tworzenie czegoś, e, w co wierzymy. E, tylko czym jest po w, w ogóle dobre życie? Bo to też jest bardzo. Czym dla ciebie jest dobre życie? E, czym jest dla mnie dobre życie? E, Myślę, że tam jest kilka wątków. Po pierwsze, wydaje mi się, że elementem dobrego życia jest posiadanie czy realizowanie pracy, w którą się wierzy i w której dostrzega się sens pewnego rodzaju misje. I to jest na pewno jeden z elementów. Drugi element to jest właśnie ta lekka dusza, albo jak niektórzy by powiedzieli, ta peace of mind czyli ten po prostu spokój. Być może największy dar, jaki człowiek może mieć, największy niż wszelkiego rodzaju sukces, tak zwany sukces. I trzeci element, który wydaje mi się składa się na dobre życie, tak jak myślę też i o swoim życiu, to równowaga. Mianowicie takie, takie zbudowanie swojego życia, w którym z jednej strony realizuję się zawodowo, z drugiej strony dbam i mam dobre relacje rodzinne z najbliższymi. A po trzecie, że realizuje też coś, co moim zdaniem jest dobre społecznie, to znaczy ma wpływ pozytywny po prostu na, na większą grupę ludzi, na społeczeństwo, na kraj. Moje najlepsze dni. Kiedy myślę sobie o swojej pracy, moje najlepsze dni to są takie, kiedy ja mówię, kiedy udaje mi się zrealizować taki, taką jedną trzecią, to znaczy jedną trzecią dla rodziny, jedną trzecią dla pracy i też to jest jeszcze jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, jedną, jedną trzecią dla mnie, mhm. dla siebie, zadbanie po prostu o samego siebie. No tak, ale większość osób, które to słucha, ogląda, zastanawia się, jak to jest w ogóle możliwe, jeżeli powiedzmy, jestem tym przysłowiowym szczurem korporacyjnym i mam 12 godzin pracy. To jak z tego wszystkiego wygospodarować, na przykład, co to to też, też ja staram się robić, żeby mieć jakby taką godzinę dziennie rano albo na ćwiczenia, mhm. albo na czytanie, albo jakieś na autorefleksję. I to jest jakby spore wyzwanie w dzisiejszych czasach. Jak ty to robisz? Jak to jest możliwe, żeby jednocześnie osiągać sukces, ale utrzymać tą równowagę, o której mówisz, i ten spokój ducha? Mhm. Bo jeszcze, jeszcze dodatkowo, to, to co mnie jakby to urzeka naprawdę. W tym to jest jakby zachowanie, w tym wszystkim, w tym zwariowanym świecie takiego poczucia, że jesteś spokojny, że nie ulegasz tym, tym wszystkim, temu całemu wariactwu, tylko po prostu jesteś sobą, zachowujesz spokój, jednocześnie idziesz do przodu, realizujesz misję organizacji, stajesz się też osobą. No, też może to jest taki wątek, na którym wiele osób się zastanawia, żeby jednak utrzymać. Jakąś niezależność finansową, bo niektórzy mhm. mówią: No dobrze, no ja bym chciał coś robić, ale z czego ja wyżyję, z czego utrzymam rodzinę, że można jakby osiągnąć jakby te wszystkie elementy mhm. jednocześnie, jak ty to robisz. O, dobre pytanie. Jak mi się to udało w jakiejś mierze? Po pierwsze, Wydaje mi się, ja miałem dość dobrze star, dlatego że ja też miałem bardzo i mam kochających rodziców, mhm. którzy postrzegali swoje rodzice, rodzicielstwo i ja staram się to samo robić wokół, wobec moich dzieci w taki sposób, żeby mnie wspierać, tam gdzie mhm. mogą. To nie są zamożni ludzie, to nie są ludzie, którzy mają jakiś wielki majątek, ale oni generalnie starali się tak. Wychowywać mnie, żeby po prostu pomagać na różnych etapach w taki sposób, jak, jak to jest możliwe. Więc ja miałam poczucie bezpieczeństwa z tego tytułu. To mi też pozwalało podejmować decyzje, których być może bym nie podjął. Czyli na przykład pozwalało mi podejmować decyzje o tym, żeby iść w kierunku, który mnie interesował, z poczuciem, że mogę zawsze wrócić do, 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 do tej bezpiecznej przystani. I nie muszę walczyć także o swoje takie przetrwanie fizyczne, finansowe, powiedzmy. Mm -hmm. I to, wydaje mi się, było bardzo ważne, i też mi bardzo szybko pomogło, paradoksalnie, uzyskać swoją własną niezależność. I jestem też za to bardzo wdzięczny. A później to są różnego rodzaju wybory. E, e, takie wydaje mi się, gdzie ja podążałem nie właśnie za tym sukcesem e, pojętym jako e, z, pozyskiwanie coraz większych stanowisk, tylko raczej podążałem za rozwojem i stawaniem się Poszukiwaniem jakby rozwoju swojego zawodowego i osobistego. No, chociażby taki przykład. Ja pamiętam, ja byłem jednym z pierwszych Polaków, którzy pracowali w Europejskim Banku Centralnym. Polska mm -hmm. weszła do Unii Europejskiej. Ja się tam znalazłem jeszcze przed wejściem do Polski, bo to był 2003 rok, więc były wszystkie przygotowania, które tak. tam miały miejsce. Byłem młodym człowiekiem. I, i zarabiałem jak na tamte czasy bardzo dużo, bo mhm. ja wtedy w Europejskim Banku Centralnym zarabiałem, bodajże powiedzmy 5 tysięcy euro, mhm. co nawet na dzisiaj Na tamte czasy było to bardzo, bardzo dużo. Mhm. Duża, a nawet mhm. na te czasy tak. to, jest, to jest sporo. Notabene też dodatkowo mieszkałem, miałem zakwaterowanie w mhm. hotelu czterogwiazdkowym, tak. więc nie musiałem się tak. przejmować tam niczym. Mhm. I i mógłbym tam zostać, mhm. ale, ale, w, ale w pewnym momencie po pół roku zdecydowałem się pojechać na stypendium. Mhm. I teraz pożyciem tą pracę w jakiejś mierze, i pojechałem na stypendium i mieszkałem w domu studenckim, tak. w którym, żeby zaoszczędzić kosztów, tak. bo to było w Stanach Zjednoczonych, w Berkeley, tak. w, 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 odbywałem takie dyżury, gdzie sprzątałem, mhm. okay. czyściłem podłogę to, to, i tak To, dalej. to, to, to poruszyłeś też bardzo, bardzo ważny wątek, bo wiele osób po prostu obawia się, uzyskując pewien status. Też status finansowy, i bardzo często spotykam się z osobami, które w gruncie rzeczy coś innego chciałyby robić w życiu, ale boją się właśnie podjęcia raz ryzyka, dwa, może trochę będą mniej zarabiać, może ich status spadnie, ale boją się właśnie, ale, ale długofalowo, prawda, ten rozwój pozwala ci na zrobienie czegoś ciekawszego. Musisz zapłacić jakąś, jakąś cenę. No ja też pamiętam, że w czasach, kiedy większość moich kolegów już bardzo dobrze zarabiała, ja no, musiałem bardzo mocno oszczędzać, będąc na, najpierw na stypendium w Oksfordzie, później w, w Londynie robiąc doktorat, więc ja jakby pamiętam, pamiętam te czasy i pamiętam, że to było jakby spore wyrzeczenie, ale jednak w sumie jakby też warto byłoby, żeby nasi słuchacze i widzowie zrozumieli, że długofalowo to się opłaca i czasami warto z czegoś zrezygnować, czasami warto zacisnąć przysłowiowego pasa po to, żeby robić coś, co się naprawdę kocha. Mhm. To znaczy, I tak i nie. Zga e, dlatego, że po pierwsze ja nie miałam poczucia, że coś tracę, bo okay. ja e, rezygnowałam powiedzmy z jakiegoś stanowiska. Kilkakrotnie tak. w, w moim życiu to się wydarzyło. Czasami w takich powiedzmy e, spektakularnych, dramatycznych e, e, w, w okolicznościach. Ale nie miałem poczucia, że ja tracę, bo ja tak naprawdę podążałem za czymś, co, na czym mi bardzo zależało, czyli ja tak czyli... naprawdę zyskiwałem. Ja pamiętam, właśnie chociażby w tym Europejskim Banku Centralnym, jak stanąłem w więzieniu. To był mój ostatni moment, kiedy zjeżdżałem, i tak sobie pomyślałem. No i, i uwalniam się z tej złotej klatki, to znaczy mhm. z, tego, z, tej, z, tych, z, tego, z tego bezpieczeństwa, powiedzmy, w którym ja nie czuję się w pełni żywy. W mhm. tym sensie, że twórczy. Nie wyobrażałam mhm. sobie, że zostanę we Frankfurcie i do emerytury będę dobrze zarabiał, ale nie będę miał poczucia wpływu na rzeczywistość i realizację tego tematu. Więc jak już kończę. I wyjeżdżając tam, ja, ja się bardzo cieszyłem na to, że, z, że będę się uczył w Berkeley, że będę się w, rozwijał w tych obszarach, które mnie interesowały. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że i z tego powodu ja też nie żałuję. Natomiast wydaje mi się, że jest pewne niebezpieczeństwo w tym, żeby mm, robić to w momencie, kiedy nie jest się do końca przekonanym, bo ktoś porzuci pracę albo, albo zrezygnuje z jakichś większych pieniędzy. I najgorszą rzeczą może się zdarzyć to, że za jakieś 5 czy 10 lat będzie tego żałował. Mhm. A nie życzę tego nikomu, i w związku z tym też nie, nie udzielam takich rad. Mm -hmm. A jeżeli no, to też poruszyłeś e, e, ważny wątek, ale myślę, że to też jest ważne, też, żeby spojrzeć na to z perspektywy upływu czasu i też pewnej mądrości, e, pewnego etapu, tak? I e, to, o co pytam moich rozmówców, to jest jakby rad, które udzieliliby Dwudziestolatkowi, trzydziestolatkowi, czterdziestolatkowi na różnych etapach życia. I chciałbym Cię prosić, że, jeśli możesz, w taki syntetyczny sposób, gdyby przyszedł do Ciebie student, dwudziestolatek i powiedział, Co jest jakby tak najważniejsze z punktu widzenia mojego rozwoju zawodowego, coś mu poradził. Po pierwsze na pewno dałbym radę, dałbym taką radę, żeby się uczyć i rozwijać i żeby mhm. korzystać z tych możliwości. Ja często swoim studentom, którzy często w wakacji pracują albo zaczynają już pracę podczas studiów, mówię, słuchajcie, dajcie sobie czas, jeszcze będziecie pracować, jeszcze dużo czasu spędzicie Ale w tej jest. pracy, e, 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 rozwijajcie się. E, e. Jaką kolejną radę bym dał? Drugą radę, jaką bym dał i daje... 30-latkowi tak. czy 30-latkowi już? Yy, każdemu w zasadzie tak, bym taką tak. radę dał, żeby się rozwijać i żeby, żeby, mm -hmm. yy, żeby korzystać z możliwości rozwoju, bo to w długim okresie, zresztą tak jak powiedziałeś, to rzeczywiście przynosi, przynosi owoc. Drugą radę, jaką bym dał i daje swoim studentom, to to, żeby po prostu yy, żeby być uczciwym, i podejmować uczciwe wybory wobec siebie i wobec innych. I żeby nie iść krótką ścieżką takiego fałszu, kłamstwa, na skróty, mhm. bo to po prostu nie jest ścieżka, która w długim okresie przyniesie im radość i satysfakcję życiową. Bo jeżeli ktoś osiągnie sukces, ten tak zwany sukces, po drodze, no właśnie, w, w, jakiej, w jakimś rodzaju fałszu. Albo, albo krzywdy też w oparciu o krzywdę wobec kogoś, to będzie sobie to wyrzucał, tak czy siak później i mhm. tak naprawdę nie będzie miał tego, co jest najważniejsze, czyli tej lekkości duszy, i tego peace of mind, o którym mówiliśmy. Więc na pewno ta forma uczciwości. I trzecia rzecz, to e, bardzo mi zależy na tym i, i, i życzę każdemu, żeby potrafili odnajdować w swojej pracy e, w tym, co robią, e, taki ten altruistyczny moment, e, motyw. Żeby próbowali dostrzegać w jakim stopniu ich praca może wpływać szerzej na rzeczywistość. I widzę, że wielu ludzi nie widzi tego. Znaczy, wielu ludzi definiuje swoją pracę w takich kategoriach, co robią. Prawda? Podpisuję kontrakty, rozmawiam tak. z klientami i mają trudność, jak gdyby, przy transformowaniu swojego myślenia o swojej pracy w kategoriach tego, dlaczego to robią, czyli jaki to może mieć pozytywny wpływ na innych ludzi. Ludzie, moim zdaniem, którzy to potrafią, e, 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 żyją i pracują moim zdaniem z większą motywacją w długim okresie i chyba są bardziej szczęśliwi. I ostatnia rzecz to jest też ta, te dobre relacje po prostu z innymi ludźmi. Mm -hmm. e, do czego ta uczciwość jest też niezwykła, bo jak się. Jak nie, 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 konieczna, bo jeżeli jest się uczciwy wobec innych ludzi, to buduje się po prostu relacje w oparciu o zaufanie i wtedy mm -hmm. można. Znaczy, to tutaj można... poruszyłeś szereg wątków. Ja mm -hmm. tylko chciałem do, do niektórych jakoś tam nawiązać. Mm -hmm. e, na pewno ten, ten element relacji, zaufania i też wiary w to, co się robi i w widzenia głębszego sensu również dla innych. I to jest mhm. też tak moja refleksja. Myślę, że jeżeli dojrzewamy, to przechodzimy z trochę z takiego poziomu, ja, ja, ja robię coś dla siebie, mhm. dla rodziny może później, a, a jednak wierzę w głęboką potrzebę ludzką, żeby coś po sobie pozostawić. Zresztą mhm. Stephen Covey w, w znakomitej książce 7 Nawyków Skutecznego Działania, właśnie pisze o tych czterech potrzebach ludzkich. Jedno z tych potrzeb jest pozostawienie po sobie jakiegoś, jakiegoś dziedzictwa. Czy ty już myślisz w tych kategoriach? Czy myślisz o, o sobie tak jak Covey pisał, co bym było, chciałbym, żeby mówili na mowy, mojej mowie pogrzebowej, czy co chciałbyś, żeby napisano na twoim nagrobku? Czy już myślisz w tych kategoriach, właśnie pozostawienia po sobie jakiejś spuścizny? Nie, nie myślę w tych kategoriach. Nie myślę tak bardzo o swojej śmierci. E, prawie w ogóle o tym ja nie tutaj myślę, myślę że nie, nawet nie chodzi o, o myślenie o swojej śmierci. Bardziej chodzi o to, żeby taka, taka skrajna, może bardzo, e, bardzo emocjonalne porównanie, że nagrobek od razu, żeby to rodziło taką autorefleksję, co chce po sobie pozostawić dla innych. Tak, to znaczy skończoność życia i zdanie sobie sprawy ze skończoności życia pozwala na tą refleksję. Ja też zresztą podczas i w czasie akademii i, w, i podczas moich programów ze studentami. Ja nawiązuję do tego wątku i mam taki wykład, który się zaczyna od, taki, od takiej historii związanej ze śmiercią, e, po to, żeby im przytomnić to pytanie, albo przywołać to pytanie o to, jaki jest głębszy sens mojego życia, albo e, co, po, 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 co po sobie mogę pozostawić. Natomiast w moim realnym działaniu e, ja cały czas niosę tą nutę altruizmu, ale nie myślę o śmierci, nie czuję się tym obciążony. Wydaje mi się, że to może być też bardzo neurotyczne. To znaczy takie życie, w którym ojej, ja muszę zrobić teraz coś wartościowego, bo zaraz umrę. Okay, może być tak naprawdę... Rozumiem. Może być po prostu ciężarem, to może być jeszcze nie, jednym myślę, że... elementem mhm. na, na moim to-do list, tak, którą tak. muszę zrealizować. To, tak. jasne. No to... Roz, rozumiem, myślę, że nie, też nie o, to, tak. nie o to w gruncie rzeczy chodzi. Natomiast tak. jeszcze wracając do tych rad, bo zaczęliśmy od rady dla dwudziestolatka. Mhm. Może gdyby przyszedł do ciebie już jakby absolwent, trzydziestolatek, mhm. który traktuje cię jako potencjalnego mentora, ma już kilka lat doświadczenia zawodowego. To jakiej rady takiej, ja wiem, że trudno jest udzielać uniwersalnych rad, ale mimo wszystko, co z jakby z perspektywy już osoby, która ma jakieś doświadczenie życiowe i zawodowe, co byłoby ważne? Jednocześnie jest młoda, ma peł... zakładam pełne energii, już energię można zachować do końca życia, to mhm. też dodajmy, ale... Mhm. ale jeszcze no, jest w takim bardzo dobrym momencie w życi... ży... życia zawodowego. Co byś takiej osobie doradził? Mhm. Znaczy tak, na, na początek zastrzeżenie uczynię, bo nie da się dać. Trudno jest dawać takie rady uniwersalne. prawda? Jasne. Każdy przypadek każdego człowieka jest inny i, 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 i to trzeba uwzględnić. Natomiast, jak pytasz się o jakąś pewną radę uniwersalną, no to na pewno chciałbym pomóc temu człowiekowi w słuchanie się, w tym, żeby się wsłuchał w siebie i odkrył. W sobie to, co często świat jakby przygłusza tym hałasem, tym, tym, tym pędem, tym wszystkim, odkrył to, na czym jemu naprawdę zależy, co by chciał zrealizować w życiu. E, jakby jak, 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 jak chciał zrealizować jakby, co, 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 by, co by chciał zrobić dobrego w świecie w jakiejś mierze? I jakby chciał swoje postrzegać życie w tym, w tym kontekście. A później pomóc mu zbudować pewnego rodzaju plan do tego, żeby mógł to urzeczywistnić. Moje i... doświadczenie to jest bardzo. Poruszyłeś, powiedziałeś o bardzo ważnym elemencie w tym wszystkim. Mm -hmm. bo mam wrażenie, że wiele osób, mm, jeżeli już dochodzi do tego elementu i ma jakiś swój pomysł, to brakuje im planu i konsekwencji we wdrożeniu. Czyli to pozostaje w sferze marzeń. Tak? Mm -hmm. Chciałbym coś zrobić, chciałbym, ale brakuje właśnie, jak pomóc takiej osobie zbudować ten plan. Jak, bo to jest bardzo ważne. Z punktu widzenia skuteczności. Tak. Jak to zrobić? Jak, 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 jakiej rady w tym zakresie byś udzielił? Co znaczy... zrobić, żeby stworzyć ten plan i żeby go wdrożyć? Bo mhm. też umówmy się, wdrożenie jest najtrudniejsze. Po pierwsze, znaczy pewnie jest wiele dróg w, w swojej książce, no to piszesz o tym i, i robisz to świetnie moim zdaniem. Dziękuję bardzo mi się podoba twoja książka. Jest warta przeczytania, bardzo polecam. Natomiast Dzięki. my też staramy się to zrobić robić w naszych programach w Centrum for Leadership i Leadership Academy for Poland i mamy taki proces, który jest tak naprawdę takim systemem uszeregowanych pytań, które wychodzą od tego właśnie, Pytania głównego, jaki jest sens, jak postrzegać, co byś, co byś chciał w tym życiu dobrego zrobić, jakby na czym ci zależy tak naprawdę, później jakby to miało wyglądać w rzeczywistości, a później są pytania o to, okay, jaka Twoim zdaniem może być najlepsza strategia dojścia do tego, prawda? Mhm. Jakie powinny być kolejne kroki? Kogo powinieneś poznać? Z kim powinieneś się spotkać? Kto Ci może pomóc w tym wszystkim? I później na koniec zadaję pytanie, jaki jest Twój pierwszy krok? I żeby pokazać, że zrealizowanie tego, żeby, sprawienie, żeby ten plan nie był tylko marzeniem, który gdzieś nosimy w sobie, wymaga tego, żeby zrobić pierwszy. Który jest temu. często najtrudniejszy? I, i, ale który... I który jest często najtrudniejszy. E, czasami jest nam trudno e, zrobić to indywidualnie, bo z jednej strony w, e, jesteśmy w jakimś mierze zmotywowani do tego, żeby to zrobić, ale później nie ma siły, nie ma energii, prawda? I e, dlatego ważne jest też otoczenie się ludźmi, którzy w tym mogą pomóc. To jest też coś, co staramy się robić w Akademii. Dlatego ja w ogóle jestem przeciwnikiem motywowania kogokolwiek. Ja jestem głębokim zwolennikiem tego, że trzeba wyzwolić, w ludziach tę wewnętrzną inspirację, żeby oni poczuli wewnętrzną potrzebę, żeby to nie było tak, że ktoś im coś każe czy, czy wręcz pokazuje, co mają zrobić, tylko żeby oni sami odczuli taką potrzebę. I wtedy, jeżeli jest taka bardzo silna potrzeba, często związana z emocjami, to wtedy dużo łatwiej jest realizować nawet najtrudniejszy plan i zrobić ten właśnie pierwszy krok. E, znaleźć również osoby, które ci w tym pomogą, i to jest kolejny wątek, który bardzo ważny, który poruszyłeś: że bardzo często narzekamy na to, że my takich osób nie mamy, że my nie mamy w swoim gronie mentorów, że brakuje takich osób, mhm. ale owszem, czasami jest trudno, ale starajmy się szukać tych ludzi, szukać ludzi, którzy mogą nas zainspirować, które, którzy mogą być takimi mentorami, bo. Bo dzięki tym osobom właśnie dużo łatwiej nam będzie zrealizować nawet najbardziej ambitne cele. Więc to też jest moje doświadczenie właśnie w szukaniu mentorów. Jeszcze jeden wątek, który chciałem, o który chciałem zapytać, nawiązując do tych rad dla 20-30 lat, może przejdźmy do 40-latka, mhm. czyli do osoby, która jest już doświadczona. I moje doświadczenie właśnie z 40-latkami, jako też wykładowca akademickiego na Kierunku, kierunkach Executive, MBA czy DBA. To jest takie, że to są często osoby, które mają spory doświadc bagaż doświadczeń zawodowych, ale z reguły, wybierając takie studia, mają pewien niedosyt. To znaczy, albo to jest szklany sufit w korporacji, na przykład, mhm. albo to jest kompletne wypalenie, albo to jest stan bliski wypaleniu, albo chcieliby coś w życiu jeszcze zrobić. Mhm. Na co nie mają siły, bo czują się niebezpiecznie, czują, czują że coś tracą, odchodzą ze stabilnej pozycji w korporacji, mhm. boją się odważyć. To jest taka moja, moja obserwacja, bo wbrew pozorom najczęstszym problemem jest właśnie jakiś lęk przed tym, co możemy stracić. I pamiętam takie dylematy osoby z korporacji, jedna z moich studentek, która zawsze marzyła, żeby otworzyć pensjonat w górach, taki mhm. nigdy się na to nie odważyłaś w pewnym momencie. Zrobiła to, ale to była jakby bardzo, bardzo trudna decyzja. I co byś takiej osobie 40-letniej poradził, która ma różnego rodzaju dylematy, nie do końca się czuje spełniona w tym, co robi. Trochę się boi jakichkolwiek zmian, bo myśli sobie, że już jestem za stara, to nie ten etap, nie mam 20 czy 30 lat, ma jakieś perspektywy dotrwania na tym stanowisku w korporacji, ale do gruncie rzeczy nie, nie do końca kocha. Czy, czy nawet lubi swoją pracę, co byś takiej osobie troszeczkę, jakby może bliskiej wypaleni, nie do końca spełnionej, przynajmniej, co byś jej poradził? Mhm. Ja generalnie nie udzielam rad. Nie co bo... jest trudne, ale, ale, ale jednak to jest nasi trudne i... słuchacze, widzowie tak, oczekują i... trochę takich, tak, e, takich tak. może inspirujących i... porad. I staram się... staram się raczej zadawać pytania. E, bo po to, żeby ewentualna decyzja e, o tym, co zrobić, w jaki sposób zrobić, ona wychodziła z, z człowieka, e, z tej osoby, bo to jest wtedy najtrwalsza decyzja, z którą można się czuć związanym, e, i być może. I pełna być zgoda, metoda być, sokratejska. Być, być, tak, 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 być może najmądrzejsza. Natomiast, e, jeśli miałbym udzielić rady, to bym, to bym radził to, żeby dokonać zmiany, dbając o swoje bezpieczeństwo. Znaczy robiąc to w sposób strategiczny w jakiejś mierze. To znaczy nie robić w taki sposób, że wstaję o poranku prawda, i rzucam wszystko, tylko w jakiejś mierze to przygotować, zaczynając także od tego, żeby pomyśleć o tym jaki jest potencjał jakie są dobre rzeczy w tym miejscu w którym ta osoba jest bo bardzo często dla osób które znajdują się w takiej sytuacji jak opisałeś one traktują tą rzeczywistość w której są jako jednoznacznie czarna jednoznacznie negatywna i w związku z tym jak chcę ją zmienić i jednym z ważnych pytań jest powiedzieć OK, jeśli chcesz dokonać zmiany zastanów się nad tym jak ona może być ale teraz zastanów się jak to miejsce w którym jesteś może ci pomóc w tym zmianie jak możesz też zadbać o to żebyś była była lub był bezpieczna co konkretnie to znaczy dla każdego człowieka, trudno powiedzieć, ale, 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 ale tak pewnie bym rekomendował. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz: mianowicie, to co jest ważne, i to absolutnie też nie jest coś, co jakby nie chcę nikogo zachęcać do niczego. Natomiast kluczem jest niewątpliwie odwaga. To znaczy, jest w pewnym momencie trzeba po prostu tą odwagę w sobie wydobyć i zrobić krok naprzód. I, i druga rzecz. To e, teraz wątek zgubiłem, ale odwaga e, e, tak. Zgubiłem e, teraz wątek. W każdym razie. E, w każdym razie e, tę odwagę trzeba sobie znaleźć. A i teraz sobie przypominam tę drugą rzecz. Mianowicie to jest, to jest e, taka myśl, którą ja rozumiem coraz lepiej dopiero w swoim życiu. E, a którą jest bardzo ciężko zrozumieć. Mianowicie. Że za tą decyzją, jakakolwiek ona nie jest, tam jest nowy świat. Mm -hmm. Tam jest nowy świat. I my, my bardzo często nie podejmujemy tej decyzji, bo jesteśmy przywiązani do tego świata, którego znamy. Mm -hmm. I generalnie zakładamy, że tam w tym drugim świecie może być całkowicie nowe bezpieczeństwo. Nasza bo, myśl, pro, bo, bo, myślimy, bo myślimy w kategoriach tego świata, ale tam jest nowy świat, tam się znajdują inni ludzie, tam się znajdują nowe więzi, tam się znajdują tak. nowe przyjaźni, tam się znajdują nowe, nowe konwersacje. I to też wynika też z mojego doświadczenia, dlatego że ja miałem też takie wielkie szczęście w swoim życiu, że ja otworzyłem sobie nowy świat. Ja moim takim... Tą, tą, Co było taką... o twoim nowym światem właśnie. Powiedz to nam. jest. bardzo Ciekawe, dlatego, że ja moją ścieżką zawodową w nauce była ekonomia i finanse. Prawda? Wszystkie moje stopnie od magister, doktor, doktor habilitowany, profesor, wszystkie zrobiłem na tej ścieżce finansów, i bardzo dobrze znałem i rozumiałem świat ekonomistów, finansistów, tam miałem swoich przyjaciół, kolegów, których nadal mam. Ale na pewnym, w pewnym momencie mojej tej ścieżki zawodowej zafascynowałem się kwestią przywództwa. I był taki moment, kiedy byłem ekonomistą, ale już poszukiwałem rozwoju w tym obszarze. Prawda? I dokonała się taka pewna taka transformacja w, w moim życiu. Ona była powolna, pamiętam, miałem taki wykład z finansów, gdzie zacząłem robić takie pięciominutowe kawałeczki z przywództwa, i zacząłem zauważyć, że to jest ciekawsze może dla studentów niż te finanse tak. I, i moje serce, jak gdyby są, jest poruszane. I później z tych pięciu minut robiło się 10, 15, później miałem wykład i z przywództwa, i z finansów a teraz mam tylko z przywództwa. I teraz, I teraz jestem w dużej mierze, albo przede wszystkim moje życie toczy się w tym nowym świecie. I co zauważam, że tam są inni ludzie że tam są inne konwersacje, że tam jest postrzeganie rzeczywistości w zupełnie inny sposób i czuję się niezwykle wzbogacony. I to dotyczy wszelkiej aktywności, wszelkiej, każdej decyzji. To jest bardzo, wa bardzo ważny wątek, żeby nie, nie bać się wejścia w ten nowy świat, bo on może być nowym, piękniejszym światem. Może. Ale jeszcze chciałem się zatrzymać nad jednym wątkiem. To jest coś, co nas łączy. To jest mhm. właśnie to słowo przywództwo. Ale moje doświadczenie jest takie, że bardzo często... Przywództwo jest źle rozumiane. Jest rozumiane w kategorii kogoś, kto ma formalne przywództwo albo ktoś nie daj Boże przykłada ci pistolet do głowy i mówi chodź za mną. To mm -hmm. na pewno nie jest ten model. To chodzi o taki anglosaski model leadership, czyli no kogoś, kto za kim chce się podążać. Tak? Mm -hmm. I, ale chciałem się ciebie zapytać właśnie o twoją definicję, bo być może masz jeszcze jakąś inną definicję przywództwa, jak ty to przywództwo rozumiesz. I jeszcze chciałem zapytać o jedną mhm. rzecz, bo bardzo często się spotykam z takim twierdzeniem, ale ja nie jestem przywódcą. Mhm. Więc dlaczego chcesz ze mnie zrobić przywódcę, tak? Ja też napisałem książkę Personal Branding for Leaders, mhm. ale ktoś mówi, daje tą książkę, a ktoś mówi, nie, to nie jest książka dla mnie, bo ja nie jestem liderem. Mhm. Bo ja nie jestem typem lidera. Mhm. Co byś takiej osobie powiedział? Uh, powiedziałbym, że może się mylić uh, i tak naprawdę, uh, jeśli by, uh, że jest bardzo możliwe, że podejmuje akty przywództwa, o których zupełnie nie jest świadomy. Ja znam wiele ludzi, uh, także poprzez moje doświadczenie pracy w, ekonomii, w, w Akademii, którzy uh, dokonują wielu aktów przywódczych i nie zdają sobie z tego sprawy. A czym jest akt przywódczy? I, uh, i uh, Akt przywódczy, tak jak ja rozumiem, to jest akt mobilizowania ludzi, jakiejś społeczności, jakiejś wspólnoty większej lub mniejszej. To może być gmina, to może być rodzina, to może być, to może być Polska, to może być kraj, to może być cały świat. Mobilizowanie jakiejś grupy ludzi do tego, aby, aby podjąć działania, które, które przynoszą pewnego rodzaju postęp. Na ogół jest tak, że różnego rodzaju społeczności, od organizacji, rodziny, takich płciami większych, mniejszych wspólnot, są zblokowane. To znaczy, chciałyby coś osiągnąć, a nie mogą. Rozumiem. Tak? Czyli, czyli jednym słowem, każdy może być przywódcą, prawda, jeżeli chce, tak. Oczywiście. Czyli to jest kwestia wyboru bardziej niż urodzenia się. Czy naturalnych predyspozycji? Zdecydowanie bardzo, bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, i być może nawet nie jesteś nieświadomy jeszcze w pełni, jak ważne jest to, co powiedziałeś, dlatego że przywództwo w tym sensie jest formą działania i tak naprawdę formą wyboru, czy chce takie działanie podjąć. Wyboru trudnego, dlatego że często podejmowanie aktów przywództwa jest niebezpieczne. Podam Dlaczego? przykład. Na przykład, możesz sobie wyobrazić i pewnie ze swojego życia, jak sobie pomyślisz o tym, to, to, to zdasz sobie sprawę, że były takie sytuacje. I myślę, że każdy ma taką sytuację, że siedziałeś gdzieś przy stole na jakimś spotkaniu i pomyślałeś sobie, nie, to, 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 nie jest, to nie jest właściwa dyskusja. To nie jest to, w jakim kierunku powinno iść. I miałeś szansę podnieść rękę i powiedzieć, wbrew wszystkim przy tym stole, że coś tu jest nie tak. Ale zamilkłeś. W sensie no bardzo właśnie. często tak jest. Zamilkłeś. Bardzo często przyznaje się, tak. że czasami jest dużo łatwiej nam po prostu milczeć Dlatego, że nie chcemy komuś sprawić przykrości. No, klasyczny przykład, jeżeli jest dyskusja rodzinna przy stole, schodzą na różne tematy związane z religią, z polityką, z różnymi innymi tematami, tak? I jak, jak... ale to jest wiele innych. Tak, ale to jest taki bardzo prosty, zwyczajny przykład, ale to jest właśnie taki moment, kiedy można by było coś zrobić podjąć jakieś działanie. Żeby ale, ale, my, ale my go nie podejmujemy. Dlaczego? Dlatego, że to jest niebezpieczne, bo nasze relacje mogą się popsuć, bo możemy być odrzuceni, bo możemy stracić stanowisko swoje, bo możemy stracić swoją pracę. Wszystko w zależności, oczywiście od kontekstu i wielkości tak. problemu. Na przykład widzę w swojej organizacji korupcję, ale nic o tym nie mówię. Prawda? Widzę swojego kolegę lub znajomego, którzy postępują niezgodnie z wartościami, które przyjęliśmy jako zespół, czy jako organizacja, czy jako wspólnota. Ale milczę, prawda? A, a, a mógłbym coś zrobić. I teraz nie każde oczywiście działanie jest formą aktu przywódczego. Akt przywódczy to jest też taki, który jest przemyślany, czyli nie jest tylko czystą reakcją emocjonalną na to, co się dzieje, ale jest pewnego rodzaju strategicznym sposobem myślenia o tym, jak ja swoim działaniem, swoją interwencją mogę pomóc tej grupie w wydobyciu czy podejmowaniu działań wspólnych później, oczywiście, które ten postęp przyniosą. To jest oczywiście skomplikowana kwestia, ale, ale bardzo ważna i większość ludzi, moim zdaniem, Popełnia błąd i rozumie przywództwo inaczej. Na ogół przywództwo łączy się właśnie albo z pozycją formalną, to znaczy mówi się tak, jak, zostań, jak zostaniesz dyrektorem, to jesteś Prezesem. liderem, albo, albo na przykład prezesi spotykają się na konferencji, mówi się liderzy organizacji tak. spotkali się, to jest, to jest bardzo, bardzo poważny błąd, albo często, albo często myli się przywództwo właśnie ze sztuką przekonywania. I sztuką e, tworzenia tych tak zwanych ludzi, którzy za mną podążają, po angielsku tak. musimy powiedzieć, followers. Ale to absolutnie nie jest przywództwo, dlatego że Czyli ja mogę. jeżeli mam. Yy, yy... 100 tysięcy followersów na, w, w mediach społecznościowych, to niekoniecznie jestem przywódcą. Absolutnie nie. Ja mogę mieć bardzo wielu followersów i nie dokonywać absolutnie żadnego aktu przywództwa, a wręcz y, mieć negatywny wpływ na, na, na rzeczywistość. To jest temat, którym, o którym pewnie moglibyśmy bardzo długo rozmawiać i to jest fascynująca dyskusja, ale jeszcze chciałbym się zatrzymać na takim pytaniu, które się samo nasuwa, bo często sukces nam się kojarzy, z, um, no właśnie, osiągałem pa pa pasmo sukcesów, ale często boimy się mówić o swoich porażkach. Ja chciałem się Cię zapytać: Jaka była Twoja największa porażka? Albo porażki? Hmm. Huh. Ciekawe jest to pytanie, dlatego że. Yy, I odpowiadam bardzo szczerze. To nie jest tak, że ja chcę cokolwiek ukrywać, to jakąkolwiek porażkę, ale po pierwsze, yy, jakby w tym takim wymiarze, powiedzmy, zawodowym, tym, co, o czym byśmy mogli sobie pomyśleć o porażce, w takim, takim konwencjonalnym tego, yy, tego słowa znaczeniu, ja nie mam poczucia, że ja, yy, że ja yy, jakby. Yy, nie mam poczucia, że miałem jakieś porażki na swojej drodze. E, miałem momenty bolesne. Mm -hmm. e, I takie, kiedy by mi było naprawdę bardzo ciężko. Takie także, kiedy nie osiągnąłem tego, czego, co oczekiwałem, to co mm -hmm. chciałem zrealizować. Ale nie definiujesz tego w, jednym słowem w kategoriach porażki, i tylko jakichś trudnych momentów, nie, bolesnych. Nie, mhm. nie, absolutnie nie. Tylko bolesnych momentów, ale to były takie, bo na ogół porażkę definiujemy w taki A ja, sposób. A jaki, czy możesz podać jakiś przykład takiego, żebyśmy sobie wyobrazili, jaki był taki bolesny moment? Może nawet nie wchodząc w szczegóły, ale żebyśmy zrozumieli, jak definiujesz te bolesne momenty, te trudne momenty. Tak, ale no, chociażby moja aktywność w Polskiej Akademii Nauk, jak wiesz, ja byłem dyrektorem Instytutu Nauki Tak, pamiętam to. I e, to była dość głośna sprawa. E, I e, byłem niezwykle zaangażowany, żeby dokonać reform w instytucie, także w, no, w jakiejś ważnej, takiej istotnym Instytucie Polskiej Akademii Nauk. I to mi się nie udało w tym sensie, że nie dokończyłem swojej kadencji, bo zostałem odwołany ze stanowiska dyrektora. I e, więc straciłem stanowisko, stanowiłem, straciłem prestiż można powiedzieć. Ale ja nie postrzegam tego jako porażki, dlatego, że moim celem nie było bycie dyrektorem, prawda? bo to było związane z mm -hmm. tym, że ja napisałem list otwarty, w którym ujawniłem no, no, no takie nieprawidłowości, które po prostu w Polskiej Akademii miały miejsce. Ja dokonując, dokonując tego aktu, czyli pisząc ten list, ja wiedziałem, że co mi może grozić. Prawda? Czyli zrobiłeś to w pełni świadomy konsekwencji. Nie, w pełni świadomi konsekwencji, niezależnie od tego, ale starałem się oczywiście zrobić to w taki sposób, żebym mógł dokończyć swoje działanie. Mm, I teraz, ale no i, no i dobrze, i straciłem swoje stanowisko, straciłem presję, pieniądze, stanowisko, które się z tym wiąże, także więzy, relacji z, z wieloma. środowisku akademickim. Ale nie, nie mogę tego postrzegać jako porażki, dlatego że moją dużo większą porażką byłoby to, gdybym był na stanowisku i nie mówił głośno o tym, co moim zdaniem było niewłaściwe. Rozumiem. To jest właśnie ciekawe, że każdy... Znaczy to można rzeczywiście w różny sposób interpretować, ale w takim razie jeżeli miałbyś wskazać swój największy sukces, co było twoim największym sukcesem do tej pory? Moim największym sukcesem w życiu jest to, że yy, że czuje się uczciwym, dobrym, porządnym człowiekiem, który po prostu tam, gdzie może stara się zmieniać rzeczywistość na lepsze, tam, gdzie może, gdzie widzi, że popełniał błędy je korektuje, i że cały czas noszę w sobie idealizm, pewnego rodzaju idealizm, i nie noszę w sobie cynizmu, nie noszę w sobie takiego poczucia, nie warto, prawda? No bo przecież świat jest taki zły, prawda? Po co to ci to wszystko, albo że no, ale przecież po co tak, jak i tak nikt tego nie doceni w tym, w tym sensie. Ja cały czas wierzę, że warto, tak? I to jest mój największy sukces. Natomiast, natomiast oprócz tego w, w, są jakieś elementy manifestacji mojej pracy w. w, w, w które jakby pojawiły się w rzeczywistości, z których jestem bardzo dumny i też są elementy mojego sukcesu. Na przykład e, Akademia Leadership Academy for Poland i Centrum for Leadership. E, uważam, że stworzyliśmy coś niezwykłego, dlatego że stworzyliśmy jeden z najlepszych programów e, tego typu na świecie, w Polsce, w kraju, w którym w zasadzie nie powinno się to z, z, zdarzyć trochę, można powiedzieć. I stworzyliśmy program, do którego przyjeżdżają profesorowie z Harvardu, którzy się od nas uczą dzisiaj, także oni też podglądają pewne rzeczy, które stworzyliśmy. To jest piękne, ale jestem też dumny ze swojej pracy w Polskiej Akademii Nauk. Mimo że straciłem swoją, swoje stanowisko, to ja patrząc wstecz mówię do siebie, że w, w jakby pracując tam, pracowałem z wielkim zaangażowaniem, bardzo wiele rzeczy zmieniłem na, na lepsze. Nie ma takiego poczucia porażki, że mi się nie udało. Udało mi się bardzo dużo. I a jednocześnie też mam takie poczucie, że po prostu uczciwie postąpiłem, to znaczy, nie ukrywałem rzeczy, nie, nie, nie zachowanie tej pod... tak zwanej ich... integralności prawda? In, in, integralności. E, cieszę się także z jak byłem dyrektorem w, w, Narodowym, w biurze do integracji ze strefą euro, stworzyłem jeden z największych e, takich programów badawczych polskiej administracji e, i stworzyliśmy jeden z, no, z takich naprawdę najbardziej profesjonalnych raportów dotyczących kosztów, analizy kosztów i korzyści przyjęcia euro. I, i, I zrobiliśmy to dobrze, a jednocześnie poznałem tam wspaniałych ludzi. Więc wiele jest aspektów. a i, i wa Ważnym elementem też mojego takiego poczucia szczęścia i sukcesu w cudzysłowie, tego, w cudzysłowie jest to, że mam bardzo dobre relacje ze swoimi, swoimi dzieci, ze swoją rodziną, mam dla nich czas i, i mam, mam życie jak gdyby zdrowe w, Niemal wszystkich aspektach tego życia czyli rodzina, za, kwestie zawodowe, kwestie finansowe ale także tego, że znajduję czas dla siebie. Ostatnio byłem w weekend, pojechałem rowerem nad morze i ja spędziłem piękny czas i, i zadbałem o siebie. To jest świetna rzecz i myślę, że tutaj potraktujmy to jako puentę, że można w życiu naprawdę wszystko osiągnąć, jeżeli mamy jakąś wiarę przede wszystkim w to, co robimy. Jednocześnie zachowujemy taki spokój. Ja ci szczerze mówiąc tego spokoju zazdroszczę, bo cały czas czuję, że mam w sobie taki często twórczy, ale jednak niepokój. Więc ten spokój ducha jest, jest bardzo ważną cechą i myślę, że wiele osób. Właśnie mogłoby się tego spokoju ducha od ciebie na, nauczyć. Ale ja, ja chcę to zaszyć. To nie jest tak, że ja tutaj pływam i unoszę się w przestrzeni. E, ja mam poczucie dobrego życia, ale ja tak samo jak wszyscy nie mają rozterki. Mam trudne momenty. Mam e, momenty, kiedy jest mi trudno, kiedy, kiedy, kiedy nie mam siły, kiedy. W, borykam się z różnymi rzeczami. To nie jest tak, że cały czas chodzę i, i promieniam. Ale świetnie, że o tym I... mówisz, dlatego, że po prostu też warto, warto powiedzieć, że, że mamy też prawo do tego, żeby dać sobie pewną swobodę mieć gorsze chwile, mieć gorsze dni, mieć gorszy czas w życiu. E, związany z, często z obiektywnymi okolicznościami, w których się a, znajdujemy. A, ale, jak, ale wiem, że musimy skończyć, ale ja, e, nie tylko, że mamy prawo do tego. To jest po prostu część naszego społeczeństwa, e, naszego człowieczeństwa. My się w zasadzie od tego cierpienia, e, które często wewnętrznie przeżywamy, bo na zewnątrz się uśmiechamy, mhm. prawda? Na zewnątrz mówimy, że wszystko tak, jest w porządku, dobrze. a gdzieś w środku mamy poczucie, że to nie działa, to nie działa, prawda? Albo jest mi po prostu ciężko. To jest tak naprawdę forma cierpienia, która jest po prostu immanentną cechą człowieczeństwa. Często ludzie myślą sobie tak, boże, mi jest tak ciężko, ja przeżywam, to mam depresję, czy w taki sposób inny się czuję, a on, oni, oni, u nich wszystko w porządku. Nieprawda. Tak. On, u nich, on, ich, on, oni to samo przeżywają bardzo często. Tak, to tutaj w pełni się z tym zgadzam, że często nakładamy taką maskę z uśmiechniętą buzią, a w gruncie rzeczy też cierpimy i bardzo często właśnie. To jest bardzo moim zdaniem szkodliwe dla ludzi dla ich zdrowia psychicznego, jeżeli mają takie poczucie, że wszyscy inni są szczęśliwi, bo się ładnie uśmiechają w mediach społecznościowych, czy mają fajne fotki na Instagramie, tak gdzie są szczęśliwi w wspaniałym otoczeniu. I jakby wpadamy w pułapkę tego złudzenia, że wszystkim się dobrze wiedzie, tylko my mamy takie rozterki, tylko my cierpimy, tylko my mamy te gorsze momenty w życiu. Więc jakby to też jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Y tak, i e, często jest tak, że te osoby, które na zewnątrz pokazują swoje tak zwane szczęście, to, to być może one mają jego deficyt, dlatego że one w ten sposób sobie kupują. E, być może e, więcej szczęśliwych e, ludzi e, można odnaleźć w ciszy e, i poza mediami. Społecznościowymi. Ale generalnie chciałbym powiedzieć tak, że przyjąć, że te cierpienia różnego rodzaju trudy są częścią po prostu naszego człowieczeństwa. To dotyczy wszystkich, absolutnie wszystkich. I przyjąć to takim, jak jest, ale jednocześnie starać się w tym swoim życiu. W... Iść taką. Powiedzmy odważną, ale mądrą drogą, nie odważną, taką brawurą, tylko taką, od, taką mądrą odwagą podejmować decyzje, czasami być może trudne, ale które gdzieś tam są w zgodzie z tym, co nosimy w sercu, tym, co nosimy w naszej duszy, i pozostawać uczciwym e, i uczciwym człowiekiem wobec innych ludzi, wobec siebie. I wydaje mi się, że to jest po prostu naj, najlepsza droga, i robić to tam, gdzie to jest możliwe, w jakiś sposób strategiczny, też dbając o siebie. Często zapominamy o dbaniu o siebie, a to jest bardzo Dbajmy ważne. Dbajmy o siebie, potraktujmy to jako puentę. Ja na koniec chciałem Ci serdecznie podziękować, też przekazać książki, jakby już tradycyjnie. Także bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas. Dziękuję naszym słuchaczom, widzom. Tradycyjnie bardzo prosimy o Lajki, o subskrypcje, o komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, to zadawajcie je. Jesteśmy za każdy, każdy komentarz wdzięczni, za każdą subskrypcję bardzo wdzięczni i dziękujemy Wam za wszystko. Ja bardzo sobie, czarku, dziękuję za poświęcony czas i życzę Ci, żebyś po prostu zawsze to, co, o czym mówisz, zachował taki wewnętrzny spokój. I to jest myślę, że bardzo inspirujące w tej rozmowie. Mnie to przynajmniej bardzo inspirowało. Serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Dziękuję za spotkanie i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.